Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Tym razem nie będzie to taki typowy hol lumpeksowy, gdyż oczywiście nie chodzę po sklepach teraz. Raczej staram się chodzić tylko po potrzebne rzeczy, niezbędne takie do jedzenia i rzeczy codziennego użytku, więc tym razem hol lumpeksowy będzie internetowy. No i teraz, kochani, zakupiłam trochę rzeczy przez internet, korzystając z takich popularnych serwisów, które wiem, że będą dla Was też dostępne, żebyście mogli zobaczyć, co można w takich serwisach kupić. I pokażę Wam wszystkie rzeczy, które kupiłam. Jest też kilka rzeczy, które kupiłam tuż przed blokadą, przed zamknięciem większości lumpeksów i jeszcze gdzieś mi się zawieruszyły, czy to w szafie, czy właśnie w samochodzie, czy na dnie kosza z praniem. Także zapraszam. Od razu powiem, że przede wszystkim nie robiłam tych zakupów tak dla samej idei robienia zakupów, bo tak bardzo mi ich brakuje. Robiłam te zakupy głównie dlatego, że przy przeglądzie moich szaf, przy wiosennych porządkach okazało się, że kilka rzeczy przydałoby się odnowić, kupić nowe. Stwierdziłam, że nie mam za dużo spodni, takich, które mogę obecnie nosić, że potrzebne mi są rzeczy takie basicowe, podstawowe w mojej garderobie, jak właśnie spodnie. Potrzebowałam wąskich spodni, raczej z wysokim stanem tym razem, ponieważ okazało się, że większość moich spodni jest z niskim stanem, do niektórych bluzek i ciuchów krótszych, takich crop topów, bluz, nie wygląda to za ciekawie. W związku z tym postanowiłam właśnie zrobić zakupy internetowe, sprawdzić, co też fajnego można dostać. No i wnioski są takie, że można. Będę mówić przy okazji każdego ciucha, gdzie go zakupiłam, za jaką cenę. Ubranie oczywiście typowo zakupowe. Tak właśnie zazwyczaj ubieram się, gdy idę do Ciucholandu, do second handu. Wąskie, obcisłe spodnie lub leginsy. Jakaś bluzka na ramionczkach, która jest w środku i na którą łatwo jest inne części garderoby zakładać bez konieczności czasem rozbierania się w garderobie. Zresztą nie we wszystkich sklepach właśnie stacjonarnych można znaleźć garderoby. Czasem okazuje się, że jej nie ma, że jest tylko jakieś lustro, które gdzieś na zewnątrz wisi i musimy sobie z tym poradzić. Więc ten kardiganik, żeby łatwo ściągnąć i można było pokazać Wam chociaż tak wstępnie niektóre rzeczy. Od razu powiem, że te rzeczy, które dzisiaj pokażę, przyszło mi do głowy, żeby w następnym holu pokazać Wam stylizację z tymi rzeczami. Pokażę Wam, czym się kierowałam, wybierając je, jak będą pasować do innych części mojej garderoby i na jakiej podstawie właśnie je wybieram, z czym je później zestawiam, co już posiadam w szafie, bo nie kupuję rzeczy zazwyczaj, które są zupełnie do niczego nie pasujące. No to zaczynajmy. Pierwsza rzecz, którą od razu też przymierzę, więc pozwolę sobie tutaj od razu zdjąć ten kardigan. Troszkę zimno, więc dlatego nie mogę być całkiem taka letnio. Popatrzcie najpierw rzecz, którą mam na sobie. Wiem, że jest to bardzo obcisły ciuch, jednakże są to leginsy. Leginsy tylko, że ze skórą. Są bardzo obcisłe i są to leginsy ściągające. Właściwie nie wiem, czy nazwać to spodniami, czy leginsami. Potrzebowałam nowych leginsów, takich troszkę bardziej wyjściowych, może imprezowych, może nie na co dzień do jakichś bardzo sportowych ciuchów. I akurat znalazłam świetne leginsy na portalu Vinted. Często korzystam z tego portalu, mam też swoje rzeczy, których się chcę pozbyć, wystawione właśnie na Vinted. Przód tych spodni jest zrobiony z naturalnej skóry i kochani, ta skóra jest mega mięciutka, jest po prostu tak miła w dotyku jak aksamit, naprawdę. Są w świetnym stanie, w ogóle nie uszkodzone, nie zniszczone, nie poplamione. Tutaj może widać, jest taka mikroryska, aczkolwiek nie jest to nic takiego, co by nie można było jeszcze przypastować. No i zobaczcie, te spodnie tak wyglądają na mnie. Z tyłu są bardziej z takiego rozciągliwego materiału i jest to taki, jest to wiskoza, bo też jest dla mnie ważne, żeby te materiały były właśnie naturalne, żeby to nie były tylko jakieś akryle, w których się będę pocić i czuć się niekomfortowo. Bardzo ściągające spodnie, o takie też mi chodziło, żeby jednak ta sylwetka wyglądała fajnie, wszystko co trzeba, żeby zostało zebrane i no i żeby to wyglądało tak nowocześnie. I zobaczcie, te spodnie tutaj mają właśnie z przodu skórę, w związku z tym pierwszą moją wątpliwością było, czy je w ogóle kupić, bo jak takie coś wyprać? No ja nie jestem zwolenniczką noszenia, że tak powiem, od razu czegoś bez prania i raczej bym tego nie zrobiła. Zastanowiłam się i zrobiłam troszeczkę takiego
badania internetowego, przeglądu, co można zrobić w takim przypadku. I okazało się, że po dłuższym poszukiwaniu znalazłam fajną poradę. Spodnie z takiej cienkiej, bardzo delikatnej skóry można wyprać po prostu w wodzie, ręcznie. Trzeba to robić bardzo uważnie, delikatnie i uważać po prostu, żeby niczego nie naciągnąć, nie zmiąć za bardzo, ponieważ skóra też się mnie. I tak też zrobiłam, dałam delikatny szampon ekologiczny, który nie ma jakichś tam mocnych środków myjących. Ten szampon, którego używam do moich włosów, wyprałam te spodnie w tym właśnie szamponie bardzo delikatnie rękami i później zawinęłam je w ręcznik, rozłożyłam na ręczniku, zwinęłam delikatnie w taki rulon, niezbyt wyciskając i tak powtórzyłam tą czynność 2-3 razy w ręczniku kolejnym i później rozłożyłam na płasko. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie powiesić tego na kaloryferze. W pełnym słońcu może się to wtedy odbarwić, rozciągnąć i albo skurczyć właśnie, co w przypadku skóry skończyłoby się bardzo źle. No spodnie są naprawdę w świetnym stanie i powiem Wam, że jeszcze dodatkowo mam taki trik, że na końcu, jeżeli pielęgnuję skórę, zawsze lub myję ją właśnie, czy piorę, zawsze smaruję ją czymś do ciała. Tutaj użyłam takiego ekobalsamu do ciała, który też stosuję na swoją skórę i świetnie się to sprawdza. Ta skóra jest znowu taka nawilżona, błyszcząca, bardzo ładnie się układa. I co jest fajnego jeszcze w tych spodniach, to to, że one z tyłu mają właśnie ten elastyczny materiał, w związku z tym po jakimś czasie noszenia nie naciągną się na kolanach, nie będzie to wyglądało jak taki worek zwisający z kolan, jak to się często właśnie dzieje w przypadku spodni ze skóry, szczególnie ze skóry naturalnej, a to jest skóra naturalna, są to włoskie spodnie, bardzo dobrej jakości. To jest najdroższa rzecz, którą kupiłam tym razem. Za te spodnie zapłaciłam 40 zł. Przesyłka kosztowała 7 zł, więc około 50 zł. No ale za takie spodnie w sklepie oczywiście zapłaciłabym kilkaset złotych, więc opłacało się, a naprawdę spodnie na imprezę, na jakieś takie wyjście eleganckie są fajne. Teraz nie wyglądam zbyt wyjściowo, gdyż mam zwykłe body, takie trochę bieliźniane nawet na sobie. Natomiast wymyśliłam kilka stylizacji, które pokażę już następnym razem. Tymczasem pokażę Wam te spodnie w towarzystwie takiej bluzki, którą również kupiłam właśnie na portalu Vinted. To jest kolejna rzecz, którą kupiłam, to już była dosyć tania rzecz, około 15 zł zapłaciłam za tą bluzeczkę. To jest bluzka z czystego jedwabiu, tutaj widać firmy ASOS. Rozmiar 10. Troszeczkę duży rozmiar na mnie, ale ja tą bluzkę tak czy inaczej zamierzam wiązać albo wkładać do środka, więc ten taki delikatny luz tutaj mi zupełnie nie przeszkadza i bardzo podobał mi się ten żabot z takim czarnym akcentem tej wstążeczki. Jest to jedwab 100%, więc świetny materiał i naprawdę za tą cenę bardzo dobra okazja i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Taką bluzeczkę można nosić do pracy, już w jakichś eleganckich stylizacjach. Pokażę ją Wam też w następnym odcinku właśnie, gdzie postaram się wystylizować te wszystkie rzeczy, które kupiłam. No można to wsadzić oczywiście do takich spodni z wysokim stanem do środka, nie będę całego wkładać, ale myślę, że wygląda to nawet całkiem spoko. Ja bym też mogła tutaj zawiązać, jak zwykle tą bluzkę, nawet postaram się zrobić coś w rodzaju takiej kokardy z przodu tym razem. Może będzie to fajny pomysł i myślę, że wygląda to całkiem nieźle, co sądzicie? Do tego jakiś fajny żakiet albo płaszczyk, czy nawet kurtka skórzana będzie też wyglądała rokowo. Wydaje mi się, że całkiem niezła stylizacja i mogę to tak nosić. Aczkolwiek te spodnie nie będą noszone do pracy, raczej właśnie coś imprezowego, coś na luzie, jakieś wyjście weekendowe. A więc po prostu raczej nie będę nosiła tych spodni do takich eleganckich, bardzo stylizacji, w sensie bluzki, które nadają się do pracy, tylko do czegoś bardziej takiego szalonego i imprezowego. Czekajcie na następny odcinek. Tak przy okazji powiem, że w tym teraz czasie, kiedy wszyscy siedzimy w domu, postanowiłam częściej nagrywać te programy. Dzisiaj jest czwartek i w następnym tygodniu, również w czwartek, wypuszczę kolejny haul właśnie z tymi stylizacjami. W poniedziałek za to będzie odcinek regularny mojego vloga z rzeczami do domu. Także zapraszam bardzo serdecznie. Ok, następna rzecz. Pokażę Wam teraz spodnie, które kupiłam na Allegro. Często korzystam z Allegro, może nie tak często jak dawniej, bo teraz dosyć często korzystam właśnie z Vinted, ale kupiłam takie spodnie, wyglądają pewnie na dosyć duże, bo
wyciągam je przed siebie. To też jest rozmiar 36, ale dosyć duże 36. One nie są na mnie tak obcisłe jak te, dlatego pokażę Wam je po prostu teraz. Ja wkładam je na wierzch tych leggingsów, mimo że one są skórzane, są bardzo wąskie i właśnie obciskujące. Te spodnie są troszkę nietypowym kolorze, jak zauważyliście pewnie. Wygląda troszkę tak, jakby ktoś jasno-niebieskie dżinsy wyprał z czymś czerwonym i zafarbowały się na różowo. Tak naprawdę nie wiem, jak było, aczkolwiek uważam, że to jest celowy kolor. To są to spodnie Levisa, tu widać metki. Mamy też metkę skórzaną, oryginalną Levisa. I ta metka nie jest zafarbowana na różowo, co sugeruje, że jednak te spodnie są oryginalne w takim właśnie kolorze lekko fioletowym. Bardzo spodobał mi się ten kolor, uwielbiam właśnie taki wrzosowy, fioletowy. Troszkę przebija ten niebieski, więc jeszcze ten kolor bardziej mi się podoba. Mam dużo dosyć rzeczy w takich odcieniach i będzie mi to pasowało. Również zobaczycie to w stylizacjach właśnie z tego hola. No i teraz przymierzę te spodnie na wierzch. One mają dosyć wysoki stan i nie są takie bardzo wąskie na mnie. Właśnie takie spodnie potrzebowałam, żeby one nie były już tak mega, mega obcisłe, tylko żeby były troszkę takie bardziej wygodne, luźne. No i kochani, wydaje mi się, że te spodnie są naprawdę super, będą pasować do wielu rzeczy, które mam, bo mam dużo dosyć rzeczy w takich właśnie odcieniach troszeczkę fioletowych, różowych, niebieskich z różem lub wzorkowanych i myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało, troszeczkę podwinąć paseczek, jakaś krótsza bluza, będzie się fajnie prezentować moim zdaniem. Mam nadzieję, że te spodnie spełnią swoją funkcję. Mam nadzieję, że podobają się Wam te moje zakupy. Kolejne spodnie to dżinsy. Kupiłam te dżinsy tuż przed kwarantanną, przed samym zamknięciem sklepu, chyba ostatniego dnia, kiedy ten mój sklep jeszcze był czynny. I właśnie dokładnie takich spodni szukałam, rewelacyjne spodnie i właśnie szukałam spodni jasno-niebieskich z wysokim stanem. W dodatku te spodnie, zobaczycie zaraz jak włożę, mają bardzo, bardzo fajny krój. Nie są to takie typowo dżinsy w kroju, ale są cieniutkie, będą świetne na wiosnę i lato. I w dodatku mają krój właśnie taki, który jeszcze powoduje, że wyglądamy, że sylwetka wygląda ładnie. Z boku jest zamek i tutaj mamy takie zaszeweczki w pasie, które sprawiają, że wygląda się zgrabnie. Można jakiś cienki paseczek oczywiście do tego też włożyć. Wydaje mi się, że oczywiście bez tych spodni pod spodem, które mam, będą dużo zgrabniej wyglądały przede wszystkim, ale już teraz mi się podobają i bardzo jestem zadowolona z ich właśnie kroju i z tego, jak wygląda w nich sylwetka. Troszeczkę być może jeszcze na dole będą skrócone. Do butów, przymierzę je jeszcze i pokażę je również w następnym właśnie holu w przyszły czwartek w stylizacjach, czyli po co je kupiłam, dlaczego, do czego i pokażę Wam, co wymyśliłam, jak będę nosić na przykład te spodnie. No to teraz kolejne krótkie spodnie. Te spodenki kosztowały mnie jedynie 5 zł. Kupiłam je na portalu Vinted. Z wyprzedaży ktoś już obniżył cenę, a że właśnie szukałam zielonych takich spodenek troszkę w stylu militarnym, troszkę w stylu może safari. Uważam, że świetne, z wiskozy H&M, rozmiar 36, no i 5 zł. I pokażę Wam teraz, jak one leżą. Według mnie super. Bardzo fajnie leżą te spodenki. Są w sam raz długości w dodatku. Nie muszę ich ani skracać, ani nic. Chciałam właśnie takie troszeczkę dłuższe spodenki, krótkie, żeby one nie były takie wyzywające, tylko żeby były cieniutkie, przewiewne, fajne do noszenia w lecie, no i żeby ładnie wyglądały na sylwetce. Mają wyższy stan, więc też do jakichś koszulek krótszych będę mogła je nosić. Super zakup. Także polecam zakupy w obecnym czasie przez internet. Firmy działają dosyć sprawnie, do tej pory nie czekałam dłużej niż 2-3 dni na przesyłkę, także naprawdę spoko. Następnym moim zakupem, tuż przed również zamknięciem sklepów, był ten pasek. Widzisz, go nie pokazywałam, gdyż po prostu też gdzieś go wrzuciłam tymczasowo, czy nawet był w jakiejś torbie i nie miałam okazji go jeszcze pokazać. Art for You, czyli to jest taki rękodzielniczy paseczek. Będzie wyglądał fajnie na jakąś bluzę lub koszulę taką luźniejszą, którą trzeba zebrać w pasie. Ja mam taki właśnie pomysł, żeby do takich rzeczy go nosić. On jest jakby do takiej talii troszkę dla mnie za szeroki, natomiast ja go sobie albo zwężę, albo będę go nosić do rzeczy trochę luźniejszych, które po zebraniu będą w sam raz.
I myślę, że do takiej spódnicy, którą mam i pokazywałam w wiosennym vlogu, będzie świetnie wyglądał na wierzch, do takiej patchworkowej spódnicy w stylu lat 70. Ma fajne troczki. Kochani, takie rzeczy są całkiem drogie, na przykład na kiermaszach takich, na festiwalach różnych letnich, można znaleźć takie kiermasze z rękodziełem i kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za takie gadżety ręcznie szyte właśnie przez artystów. Także bardzo fajna rzecz, przydatna i będzie ubarwiała stroje letnie. Następna rzecz, również tuż przed kwarantanną zakupiona przeze mnie i wrzucona do szafy, także nawet zapomniałam, że ją miałam, to świetny płaszcz. Znalazłam ją jakieś półtora tygodnia temu, zanim nakręciłam program o butach i właśnie idealnie przydało się do stylizacji z balerinkami. To jest taki bardzo uroczy płaszczyk z wełny, z wiskozą i z dodatkiem troszkę sztucznego włókna i takiej metalicznej nitki. Rozmiar chyba 40, ale to nie ma znaczenia, bo ten płaszcz ma bardzo luźny i taki romantyczny krój. Naprawdę ma przepiękne detale, zobaczcie. Tutaj mamy takie duże guziki, bardzo modne teraz, w takim troszeczkę jeansowym kolorze. Będzie fajnie wyglądało na przykład do jeansów. Śliczne, takie urocze, marszczone rękawki z takimi patkami. No po prostu te detale mnie zachwycają. Bardzo fajnie jest zrobiony. Można go nosić z paseczkiem. Ja w stylizacji z butami włożyłam do tego taką saszetkę na pas, więc było to ściągnięte. I zobaczcie, bardzo fajnie wykończona rzecz w środku. To już pokazywałam, więc pewnie, chociaż może użyję to jeszcze w jakiejś stylizacji w następnym tygodniu. No i ten płaszczyk, zobaczcie, ma przepiękną podszewkę. Tu jest bardzo ładnie wykończony, więc to jakaś dobra firma, bardzo dobry materiał i no, jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona. Następna rzecz to rzecz, którą kupiłam dla siostry mojego chłopaka. Granatowa rzecz, bardzo ładny dekolt, wiskoza naturalna i ta rzecz kosztowała, kochani, tylko złotówkę. Naprawdę, też ostatni dzień wyprzedaży, nie wiem jakim cudem, tak fajnej jakości bluzka, bardzo ładnie zrobiona, super materiału firmy George. Naprawdę się ostała do takiego momentu, żeby była na ostatecznej wyprzedaży. Myślę, że będzie zadowolona z tego zakupu, mam nadzieję. I moi drodzy, następna rzecz trochę teatralna, może pod moje koło teatralne, może pod Teatr Loch Camelot, gdzie pracuję. Być może będę po prostu to nosić do jakichś bardziej ekstrawaganckich, wieczorowych kreacji. Jest to kapelusik firmy Kanda. Ma śliczną, taki rodzaj woalki, kokardę z woalki. Tutaj ułożona jest z materiału róża. Mamy takie plisowania ozdobne z przodu. No w ogóle przeurocza rzecz. Pokażę się Wam, jak wyglądam. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Kojarzy mi się to z takimi XIX-wiecznymi kobietami jeżdżącymi na koniu, na spacer do lasu ze swoim ukochanym. Bardzo, bardzo stylowa rzecz i myślę, że nawet będę czasami nosić coś takiego ekstrawaganckiego na jakieś specjalne wyjścia. Bardzo podoba mi się ten kapelusz, co sądzicie? Uważam, że jest przeuroczy i pięknie wykonany, także zadowolona jestem. Zapłaciłam za niego co prawda 10 zł aż, ale myślę, że było warto i będzie bardzo świetnym, oryginalnym dodatkiem. Kochani, ja zawsze wybieram takie oryginalne dodatki w sklepach. Uważam, że jeżeli potrzebuję coś basicowego, naprawdę podstawowego, i tak kupię to w sklepie, jeżeli nie będzie innego wyjścia. Natomiast widząc takie rzeczy, które są świetnej jakości, bardzo oryginalne, niepowtarzalne, zawsze warto to kupić, no chyba, że wiecie, że absolutnie nie macie co z tym zrobić. Ja bardzo często mam różne pomysły na takie rzeczy, więc kupuję je i jeżeli to są takie naprawdę rzeczy świetnej jakości, to warto w nie zainwestować te 10 zł, prawda? Kolejna rzecz to coś do domu. I tutaj od razu zapraszam na poniedziałkowy vlog, gdzie właśnie będę pokazywać mój dom i rzeczy, które kupiłam z drugiej ręki. Mój dom jest dosyć eklektyczny, mam dużo mebli z odzysku, ale też dużo mebli takich, może nie antyków, ale staroci, przerobionych, odrestaurowanych rzeczy rękodzielniczych. Bardzo dużą część tych rzeczy mam właśnie z second handów, szczególnie bibeletów, które też pokażę właśnie w tym programie. Tu kupiłam coś takiego, co jest też bardzo w moim stylu. Mam dużo orientali w domu i rzeczy właśnie wschodnich. I tutaj mamy takie zawieszki na drzwi, które będą bardzo ładnie wyglądać w moim pokoju muzycznym. I tam postaram się to powiesić właśnie nad drzwiami. Jest to bardzo piękna rzecz, która również wcale nie kosztuje tanio, jeżeli kupimy to
w sklepie. No i kochani, ostatnie rzeczy, które dzisiaj pokażę, to buty. I pierwsze buty to są buty, które kupiłam też przed kwarantanną, tuż przed. Były w moim aucie, tak jak te następne. Buty kupiłam dla koleżanki z teatru, która jest bardzo stylowa, lubi takie artystyczne, z artystycznym zacięciem ciuchy. No i te buciki są prześliczne według mnie, w takim troszkę retro stylu. Całe skórzane i lakierowana, i zamszowa część są skórzane, firmy Clarks, zupełne nówki, zobaczcie, no były pewnie noszone kilka razy, natomiast w ogóle obcasiki są niezdarte, wkładki są czyste, napisy widoczne, tutaj mamy takie śliczne sprzączki jeszcze i w dodatku pisze tutaj, jest to napisane, że jest to cushion soft, czyli takie mają miękkie poduszeczki, które sprawiają, że chodzenie jest dużo bardziej komfortowe. Super według mnie buciki, myślę, że jej się spodobają. Prezent za 3 zł, kochani, bo to była wyprzedaż. Tu mamy 28 zł napisane przed wyprzedażą. Ja kupiłam ostatniego dnia i właśnie zapłaciłam za nie 3 zł. Brawo! Następne i ostatnie już zarazem buciki to zamszowe czułenka Andrea. Te buty są, kochani, całkowicie nowe. Nie są tknięte nawet podeszwy, nie ma ani jednej ryski. W środku są czyściutkie. Nowe napisy takie tutaj są złocone, jeżeli by je ktoś nosił, to nawet po jednym razie już taki napis odrobinę się zaciera. Tutaj mamy nóweczki, troszeczkę za duże na mnie, o pół numeru, jeżeli będzie, jeżeli nie dam rady w nich chodzić, to właściwie kupiłam je z myślą, że będą albo dla mnie, albo dla przyjaciółki, która ma odrobinę większe stopy, ale bardzo wąskie, bo te buty są właśnie wąskie, myślę, że może jest to przyczyna, dla której ktoś je oddał. Śliczne buty, całe skórzane, i naprawdę jestem zachwycona, pięknie wyglądają na stopie. Być może też pokażę je w stylizacji w przyszłym odcinku, na przykład do jeansów. Także oglądajcie następny odcinek. Będą teraz vlogi puszczane w poniedziałki i w czwartki. W poniedziałek mój regularny vlog i następny odcinek, jak już mówiłam, o rzeczach do domu. Natomiast w czwartek druga część tego hola, gdzie będę robić stylizację z tymi basicowymi rzeczami, które właśnie zakupiłam przez internet. Także zapraszam. Aha, no i te butki kosztowały zaledwie 5 zł. Niewiarygodne. Całe skórzane, piękne włoskie buty za 5 zł. Takie rzeczy tylko w second hand. Dziękuję za oglądanie dotychczas mojego programu. Dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje i proszę o następne. Jeżeli Wam się podobało, to dawajcie polubienia oraz komentujcie, co się Wam podobało, co się Wam może nie podobało i co jeszcze można by fajnego nakręcić. Być może macie sugestie dotyczące stylizacji z tymi ciuchami. Jeśli tak, to zapraszam. I do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek. Cześć!